Nazywam się Aleksandra Sikora i mam przyjemność powitać Państwa na pierwszym otwartym wykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ateneum Szkoły Gdańsku w formie online. Wykłady dla Państwa będą dostępne w każdy czwartek od godziny 15. Tegoroczną edycję zainauguruje profesor doktor habilitowany Henryk Olszewski, pełnomocnik rektora do spraw studenckich oraz pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Panie profesorze, witamy serdecznie i oddaję głos. Witam Państwa serdecznie na pierwszym wykładzie w nowym roku akademickim 2020-2021. Jak Państwo widzicie, no, musieliśmy przystosować się do rzeczywistości, czyli do pandemii. I ten wykład tym razem, no, gościł Państwa w domach, a nie w budynku szkoły, tak jak to tradycyjnie do tej pory było realizowane. Chciałbym powiedzieć o pewnym takim problemie, pewnym dylemacie, który często nas nurtuje, no, w codziennym życiu, ale też jest to problem, który jest przedmiotem badań naukowców różnych dyscyplin, czyli problem tego, co wpływa na nasz rozwój, co wpływa na nasze zachowanie, czy dziedziczność, czy środowisko, czyli czy geny, czy środowisko, czyli czy to, z czym się rodzimy, co nam natura w spadku daje, czy warunki, w jakich żyjemy, czy też osoby, z którymi się kontaktujemy, wzorce, które powielamy. Oczywiście ten problem jest różnie widziany przez różnych badaczy, nie do końca jest jeszcze rozwiązany, ale dzięki temu, no, ciągle badacze starają się dociec, jak naprawdę jest. Jeżeli chodzi o ten dylemat, co wpływa na nasz rozwój, to według najnowszego ujęcia nie mówi się o dylemacie, czy biologia, czy środowisko, czy natura, czy wychowanie, ale ten problem widziany jest właśnie jako interakcja tych dwóch czynników w rozwoju, bo przecież przejawy naszego zachowania zawsze są efektem, są skutkiem właśnie współpracy, współdziałania ze sobą i organizmu, i środowiska. Wiemy przecież, że żaden organizm bez środowiska nie przeżyje, dlatego te dwa jakby składniki, te dwa determinatory naszego zachowania są tak samo ważne. Pamiętajmy o tym, że to, co dziedziczymy, czyli te predyspozycje genowe, czyli ten tak zwany genotyp, nigdy nie przesądzają w 100% o tym, że jakaś właściwość, jakaś cecha z tych predyspozycji się rozwinie. Dlatego, że geny mogą determinować tak zwane potencjalne możliwości, czyli możliwości, które mogą zostać rozwinięte, jeżeli zostaną przez otoczenie, przez środowisko sprzyjające, na przykład zauważone, kształcone i rozwijane. Jeżeli natomiast te zewnętrzne środowisko, w którym dziecko wzrasta, nie będzie stymulujące, sprzyjające, jeżeli nie rozpozna pewnych potencjałów, nie będzie ich rozwijać i kształtować, to nic z nich nie powstanie. Po prostu te potencjały zostaną przez to ubogie albo ślepe środowisko zaprzepaszczone. Pamiętajmy też, patrząc na te
dwa uwarunkowania, że to nie są uwarunkowania wzajemnie konkurencyjne. One nie są sobie przeciwstawne, one też nie są od siebie niezależne, są to po prostu składniki procesu rozwoju, dlatego że rozwijamy się właśnie dzięki wzajemnej interakcji, wzajemnym współdziałaniu ze sobą i biologii, czyli tego, z czym się rodzimy, co dziedziczymy, i środowiska. Natomiast o tym, w jakim kierunku ten rozwój będzie przebiegał, zawsze będzie decydowała interakcja tych dwóch czynników. To znaczy nie każdy z tych czynników oddzielnie, ale wzajemna współpraca, wzajemne skomplikowanie się ze sobą, czyli wzajemne współdziałanie i czynników biologicznych, czyli tych wewnętrznych uwarunkowań, jak również czynników środowiskowych, czyli uwarunkowań zewnętrznych. Dobrze to ujął badacz o nazwisku Rubinstein. On stwierdził, że przyczyny zewnętrzne działają na człowieka właśnie poprzez warunki wewnętrzne, a te warunki wewnętrzne kształtują się, komplikują się pod wpływem oddziaływań zewnętrznych. I właśnie to wnętrze później rzutuje na świat zewnętrzny, to wnętrze, które już jest inne, bogatsze, bardziej skomplikowane dzięki właśnie zewnętrznym oddziaływaniom. Jeżeli spojrzymy na tę część biologiczną naszej natury, to jak Państwo na pewno wiecie, informacja genetyczna znajduje się w aparacie genetycznym, geny znajdują się w chromosomach, a chromosomy są elementami, są składnikami łańcucha kwasu DNA, czyli takiego kwasu dezoksyrybonukleinowego. Komórka ludzka zawiera 23 pary chromosomów, każdy chromosom zawiera tysiące genów. Te geny działają oczywiście w różnych kombinacjach, w różnych okresach naszego życia. To nie jest tak, że geny działają przez całe życie, bo istnieje na przykład gen tempa wzrostu, czy też gen osiągania maksymalnej wysokości ciała. I te geny działają wtedy, kiedy się rośnie, kiedy osiąga się tę maksymalną wysokość. I gdy gen swoją funkcję spełni, wtedy po prostu wyłącza się, przestaje działać. Pamiętajmy też o tym, że geny jako ta część biologiczna naszej natury nie działają w izolacji, nie działają bez wpływu środowiska, dlatego że geny właśnie podlegają oddziaływaniu zewnętrznego środowiska. Na przykład to środowisko może mieć albo taką wartość ochraniającą, sprzyjającą, jakby chroniącą ten aparat genetyczny, ale często też to zewnętrzne środowisko uszkadza funkcjonowanie aparatu genetycznego, jak na przykład takim czynnikiem, o czym też będę zaraz mówił, są promienie rentgena. One mogą uszkodzić aparat genetyczny, powodując pewne zaburzenia. Również badania elektrofizjologii pokazują, że istnieją na przykład struktury anatomiczne, które są odpowiedzialne za nasze procesy psychiczne. Na przykład istnieją ośrodki emocji pod wzgórzu, ale też badania etologów, czyli tych psychologów, którzy zajmują się zachowaniem zwierząt, pokazują, że zachowania agresywne są w dużym stopniu zdeterminowane strukturami wrodzonymi, czyli istnieje biologiczne podłoże tych zachowań agresywnych. Chciałbym też, pokazując wzajemny wpływ i rolę w rozwoju i biologii, i środowiska, chciałbym przedstawić taką chorobę, która nazywa się chromosomopatią. I chromosomopatia jest to choroba, która dotyczy właśnie
chromosomów. Chromosom możemy sobie wyobrazić tak jak X, takie właśnie, takie dwie jakby, takie dwa odcinki połączone ze sobą. I w chromosomopatii dochodzi do zaburzeń w ogólnej liczbie chromosomów. Mówiłem, że mamy 23 pary. Może dojść do zaburzeń w parzystości chromosomów oraz w budowie chromosomów. I najczęściej do tych zaburzeń dochodzi przy nieprawidłowym podziale komórki, gdzie do dwóch komórek powinno pójść po takiej samej właśnie liczbie chromosomów, a z powodów różnych przyczyn może do jednej komórki pójść więcej, a przez to do drugiej komórki mniej chromosomów. Takim przykładem chromosomopatii jest zespół Downa, czyli zaburzenie Państwu na pewno znane. Zespół Downa spowodowany jest tak zwaną trisomią chromosomu 21, czyli w chromosomie 21 zamiast takich dwóch odcinków są trzy odcinki. Czyli jest to choroba, która no, spowodowana jest właśnie no, wieloma czynnikami. Teraz możemy zapytać, jakie czynniki determinują tę chorobę. No, jednym z czynników jest wiek rodziców. I tutaj mówiąc o wieku rodziców, mam na myśli i wiek matki, i wiek ojca oczywiście, bo często tą winą za wystąpienie tej choroby, no, tę winę przypisywano matce. Takim najlepszym okresem do bycia no, matką jest no, to okres no, pełnego zdrowia, ten okres no, tak zwanej wczesnej dorosłości, co trudno teraz współcześnie, no, trudno do tego, do tych zaleceń jakby się dostosować, bo często rodzice odkładają chęć posiadania dziecka na potem, na lepsze czasy, na przekładając właśnie karierę, czy też korzystanie z życia właśnie na początku danego związku. W każdym razie takim okresem na pewno no, optymalnym jest okres gdzieś tak od 18 do 40 lat, ale to też zależy od tego, która to jest ciąża, czy pierwsza, czy trzecia. No, ciąża późna to ciąża po 35 roku życia. Natomiast jak czytamy wielu celebrytów, no, posiada potomstwo dopiero po 40 roku życia, nawet zdarzają się przypadki w 50 roku życia. Więc ten wiek tutaj na pewno jest istotny również w przypadku ojca, dlatego że wraz z wiekiem organizm i matki i ojca też doświadcza różnych schorzeń, podlega różnym zatruciom i te schorzenia, zatrucia są potomstwu przekazywane. Dlatego no ważne jest to, w jakich warunkach wzrastał, żył ten organizm, zarówno ojca, jak i matki. Na przykład praca w wysokich temperaturach czy w warunkach chemicznych, szkodliwych, no, też może powodować pewne uszkodzenia organizmu, które no, będą skutkowały właśnie powstaniem tej tak zwanej chromosomopatii. Ważny czynnik to również odpowiednie dożywienie i też zabezpieczenie, jeżeli chodzi o witaminy. W każdym razie, jak spojrzymy na te przyczyny, to tak naprawdę są to przyczyny tak zwane egzogenne, czyli zewnętrzne, czyli tak naprawdę to można by nad nimi zapanować, mając świadomość tego, że chce się mieć dziecko i to dziecko zdrowe. Osoby rzeczywiście planujące posiadanie potomstwa mogą
jakby wyeliminować te potencjalne niekorzystne przyczyny wpływające na to zaburzenie, które nazywa się chromosomopatią. Czyli w tym zaburzeniu widać właśnie wzajemną współpracę, wzajemne współdziałanie biologii z warunkami właśnie zewnętrznymi, ze środowiskiem, w jakim organizm potencjalnej matki i potencjalnego ojca żyje, funkcjonuje. Kolejne zaburzenie, które również jest, uważam, takim dobrym przykładem na pokazanie roli i biologii, i środowiska w rozwoju, jest tak zwana fenyloketonuria. Fenyloketonuria uwarunkowana jest genetycznie, jest to choroba genetyczna. Rodzice często nie zdają sobie sprawy, że są nosicielami wadliwego genu i ten gen przekazują potomstwu i istnieje prawdopodobieństwo, gdy rodzice ten gen przekażą, że dziecko będzie cierpiało właśnie na tę chorobę, czyli na fenyloketonurię. Jak powiedziałem, jest to choroba genetyczna, a przyczyna tej choroby tkwi w chromosomie 12, a chromosom 12 odpowiedzialny jest za kodowanie takiego enzymu, który nazywa się hydroksylazą fenyloalaninową. Czyli jak widzicie Państwo na tym slajdzie, przyczyną fenyloketonurii jest właśnie zbyt mała aktywność tego enzymu wątroby. I ten enzym wątroby z powodu zbyt małej aktywności nie rozkłada tak zwanej fenyloalaniny, a ta fenyloalanina, której jest za dużo w organizmie, uszkadza mózg, uszkadza układ nerwowy. Jeżeli rzeczywiście dziecko posiada dwie kopie tego wadliwego genu, to na pewno będzie cierpiało na tę chorobę, która to choroba będzie skutkowała upośledzeniem umysłowym. Jeżeli chodzi o dzieci urodzone właśnie z fenyloketonurią, to w przypadku nierozpoznanej fenyloketonurii stan noworodka w pierwszych tygodniach nie musi budzić jakichkolwiek zastrzeżeń. Natomiast pierwsze objawy tej choroby można zaobserwować około 3 miesiąca życia. Te objawy stopniowo oczywiście zaczynają się nasilać. I takimi objawami są takie jak na przykład zahamowanie rozwoju psychoruchowego, wymioty, wysypki skórne, drgawki. Dziecko zaczyna na przykład wydzielać tak zwany mysi zapach. Ten mysi zapach spowodowany jest występowaniem w pocie dziecka, jak również i w moczu dziecka, kwasu fenyloactowego. Tego kwasu po prostu jest za dużo. Poza tym kwasem właśnie jeszcze stwierdza się nadmiar innych kwasów, fenyloactowego, fenylopirogronowego. W każdym razie właśnie charakterystycznym objawem dzieci chorych na fenyloketonurię jest charakterystyczny mysi zapach. Zmniejszone oczywiście napięcie mięśniowe, mogą występować zaburzenia zachowania, nadpobudliwość, ale też jeżeli chodzi o urodę tych dzieci, to bardzo często te dzieci mają bardzo jasną cerę właśnie, jak powiedziałem, ze skłonnością do wyprysków, ale też i bardzo jasne włosy. Te jasne włosy wręcz mają taki popielaty odcień. To też jest bardzo symptomatyczne. Jeżeli chodzi o leczenie, jak powiedziałem, jest to choroba genetyczna. Leczenie tej choroby polega na zastosowaniu diety.
po prostu. Diety niskobiałkowej, diety bezglutenowej. I właśnie cały tragizm tutaj tej choroby genetycznej polega na tym, że jeżeli tej choroby się nie zdiagnozuje i nie zastosuje odpowiednio wcześnie właściwego leczenia, to dziecko w 5 roku życia jest już upośledzone umysłowo w stopniu głębokim. Czyli to jest obraz, to pokazuje właśnie, jak teraz środowisko, mając do czynienia z chorobą genetyczną, może zrobić, żeby przeciwdziałać rozwojowi tej choroby i powstrzymać jakby to upośledzenie umysłowe. Pamiętam swego czasu, był taki program w telewizji, Telewizja Nocą, którą prowadził pan profesor Małachowski, może państwo pamiętacie, i pani Halina Miroszowa. I właśnie telewizja pojechała do samotnej matki mieszkającej z synem, który miał 11 lat. Ten obraz, który pokazano, był bardzo smutny. Chłopiec był przywiązany paskami do szczebelek łóżka, dlatego że zjadał własne ciało. Był bardzo agresywny, jak się okazało, właśnie cierpiał na fenylketonurię. Ta choroba u tego chłopca nie została zdiagnozowana, nie zastosowano leczenia. No i obraz był bardzo smutny i oczywiście sytuacja tej matki nie do pozazdroszczenia. Pokazano też dla kontrastu rodzinę z dwiema córkami, rodzinę mieszkającą w Warszawie. Jedna córka miała 9 lat, druga 11. Obie cierpiały na fenyloketonurię, ale miały szczęście, że urodziły się w Warszawie. Urodziły się w szpitalu, gdzie tę chorobę zdiagnozowano, zastosowano leczenie, nawet rodzice zaangażowali się w ściąganie z zagranicy właśnie tych mączek kukurydzianych, żeby tę dietę jak najszybciej właśnie wdrożyć. Te dziewczynki dzięki tej odpowiedniej diecie oczywiście chodziły do szkoły, w przypadku tych dwóch dziewczynek do szkoły muzycznej. Obie pięknie grały na fortepianie, co też pokazano. No i smutne było właśnie to zestawienie, tak? Choroba genetyczna i tutaj, i tutaj. Tu brak diagnozy i leczenia i konsekwencje w postaci głębokiego pośledzenia umysłowego. W przypadku tych dziewczynek ogromne szczęście dla rodziców właśnie, że oni w ogóle no, zaangażowali się no, w przeciwdziałanie negatywnym skutkom tej choroby genetycznej. Oczywiście ta dieta musi wyeliminować mięso, ryby, jaja, ser, mleko, jogurt, twaroszki, chleb i tak dalej, natomiast w dowolnych ilościach to dziecko może jeść właśnie mąkę kukurydzianą, owoce, jarzyny, cukier, masło, to może spożywać bez ograniczeń. Czyli jest to taki kolejny przykład na wzajemną współpracę biologii, czyli organizmu i środowiska, które jest w stanie w tym przypadku w bardzo łatwy sposób przeciwdziałać no, chorobie, która jest nie tylko chorobą danej osoby, ale jest chorobą najbliższych, którzy z tą osobą żyją, którzy tą osobą się opiekują. Mówimy o tak zwanych teratogenach, czyli to są takie czynniki pozagenetyczne, które mogą działać niekorzystnie na dziecko, szczególnie właśnie, gdy to dziecko jeszcze przebywa w łonie matki. Te czynniki szkodliwe, czyli tak zwane teratogeny, mogą powodować różne zaburzenia, na przykład deformacje somatyczne. Tak, czyli niedorozwój kończyn, czy też
nadmiar palców albo też mniejsza ilość palców u rąk i u nóg mogą powodować ślepotę, uszkodzenia mózgu, a nawet oczywiście mogą powodować śmierć. Dlatego ten okres rozwoju prenatalnego, okres ciąży, no jest okresem no szczególnie ważnym, jeżeli chodzi o rozwój takiego dziecka, a w konsekwencji człowieka dorosłego. Jeżeli organizm matki w czasie ciąży będzie poddany działaniu niekorzystnych czynników właśnie ze środowiska, to ten niekorzystny czynnik uszkodzi tę strukturę, ten organ, który właśnie się formułuje, który właśnie powstaje, czyli jest to tak zwana zasada okresu wrażliwego, czyli tego okresu takiego właśnie ważnego dla kształtowania się określonego narządu dla późniejszego funkcjonowania. Nie na wszystkie zarodki czy też płody dany czynnik szkodliwy wpływa w takim samym stopniu, dlatego że dużą rolę tutaj odgrywają geny dziecka, jak i też geny matki oraz jakość tego środowiska prenatalnego, jakość tego środowiska właśnie w danym konkretnym przypadku dla danego konkretnego dziecka i dla konkretnej matki. Różne teratogeny mogą wywierać taki sam wpływ, jak również te same czynniki szkodliwe mogą wywoływać różne skutki. Dlatego trudno niekiedy przewidzieć, jakie będą konsekwencje zadziałania czynnika szkodliwego. I oczywiście też dawka tego czynnika szkodliwego jest bardzo istotna, bo jeżeli organizm matki i w konsekwencji organizm dziecka będzie poddawany działaniu tego czynnika przez dłuższy czas, to prawdopodobieństwo uszkodzenia będzie oczywiście większe, czyli jest to tak zwana zasada dawkowania. Jak już mówiłem, w przypadku chromosomopatii nie bez znaczenia jest organizm ojca, dlatego że on też tutaj determinuje jakby zdrowie no, tego dziecka, które przyjdzie na świat. Te efekty działania czynników szkodliwych często też zależą od środowiska, w jakim to dziecko zaczyna życie już po narodzeniu. Bo jak się okazuje, niektóre teratogeny mogą dać o sobie znać dopiero później, czyli jest to taka zasada efektu uśpionego. Jeżeli chodzi o konkretne teratogeny, to nazywa się je również, te zaburzenia, które one wywołują, nazywa się embriopatiami, dlatego że działają one na organizm matki ciężarnej w tak zwanym okresie embrionalnym, czyli jest to okres od drugiego tygodnia życia do trzeciego miesiąca. Jest to taki ważny okres, dlatego że jest to okres tak zwanej organogenezy, czyli okres, w którym kształtują się poszczególne narządy. I jednym z przykładów embriopatii jest tak zwana embriopatia wirusowa. I jest to takie zaburzenie rozwojowe spowodowane przebytą infekcją wirusową, przebytą infekcją przez dziecko oczywiście w łonie matki. I taką infekcją może być, i to ona daje największe tutaj negatywne konsekwencje, jest różyczka. Drugim, innym przykładem jest tak zwana toksoplazmoza. Jest to choroba spowodowana takim pierwotniakiem odzwierzęcym, który nazywa się Toxoplasma gondii. I on jest na tyle brzydki, niedobry, że lokalizuje się w tkance nerwowej, powodując no,
uszkodzenie układu nerwowego. Ten pierwotniak odzwierzęcy występuje na przykład w odchodach kocich albo też w niebadanym mięsie. Dlatego tak naprawdę kobieta ciężarna, która no, ma w domu kota, nie powinna myć kuwety, tak? Bo tutaj istnieje duże ryzyko właśnie no, tego zaburzenia, czyli wystąpienia toksoplazmozy. Trudno przewidzieć, jak powiedziałem wcześniej, jakie będą skutki, bo takim skutkiem zadziałania tego szkodnika może być wodogłowie, może być małogłowie, porażenie spastyczne albo wady w gałce ocznej. Trudno jest rzeczywiście dać taką jednoznaczną odpowiedź, jaki będzie efekt zadziałania tego szkodliwego czynnika. Inną embriopatią są tak zwane embriopatie aktyniczne, związane z energią promienistą. Są to embriopatie spowodowane naświetlaniem płodu, na przykład promieniami ultrafiołkowymi, czy też promieniami rentgena, albo jakimiś innymi jeszcze elementami radioaktywnymi, czy też wyładowaniami energii atomowej. Konsekwencje tego też mogą być różne, bo oczywiście upośledzenie umysłowe, ale też zaburzenia koordynacji ruchów, wadogłowie, małogłowie albo deformacje somatyczne, podobnie jak zresztą w przypadku tych wszystkich embriopatii, konsekwencje mogą być różne. Embriopatie toksyczne to embriopatie spowodowane stosowaniem przez matkę ciężarną używek, no, różnego rodzaju używek, bo matki ciężarne niekiedy stosują w nadmiarze środki nasenne, środki uspokajające, ale też zażywają alkohol. Zażywanie alkoholu może spowodować tak zwany płodowy zespół alkoholowy, czyli tak zwany FAS. Dzieci z tym płodowym zespołem alkoholowym no, mają charakterystyczną urodę, drobne rysy twarzy, małą głowę, nieprawidłową budowę twarzy, oczywiście najczęściej niską wagę urodzeniową, ale też konsekwencją może być upośledzenie umysłowe, czyli ta zażywanie alkoholu na pewno tutaj spowoduje konsekwencje, które dane dziecko będzie odbierało, odczuwało przez całe życie. Jeżeli chodzi o leki, to chyba taką najbardziej znaną embriopatią toksyczną była embriopatia spowodowana zażywaniem tak zwanego talidomidu. Talidomid to był taki lek reklamowany jako łagodny lek nasenny dla matek ciężarnych, dodatkowo jeszcze łagodzący poranne mdłości, nudności, zawroty głowy. I ten lek stosowany, testowany był na królikach. I testowany na królikach nie wywoływał żadnych skutków ubocznych, żadnych konsekwencji negatywnych, natomiast stosowany przez kobiety ciężarne powodował niewykształcenie się kończyn, czyli ofiary właśnie talidomidu to osoby, które miały takie kończyny krótkie, wychodzące z tułowia, kończyny górne i kończyny dolne też no, takie nie do końca rozwinięte. Czyli osoby, które doświadczyły działania tego właśnie czynnika szkodliwego, no mają obecnie po około, nie wiem, 40 parę, 50 lat, to jest ten przedział wieku. Oczywiście firma farmaceutyczna przez długie lata nie przyznawała się do tego, że to z powodu tego leku, ale chyba 2 czy 3 lata temu no,
uznała to, że przyczyną tego niewykształcenia się kończy właśnie był ich lek. No to też pokazuje, jak dana substancja chemiczna działa na różne organizmy. Króliki nie miały żadnych skutków ubocznych, u nich nie stwierdzano negatywnych konsekwencji, natomiast stosowany lek na materiał genetyczny człowieka powodował właśnie takie konkretne zaburzenia. Jeżeli chodzi o przeżycia emocjonalne, to też ważny obszar, jeżeli chodzi o funkcjonowanie matki ciężarnej, ale i późniejsze życie danego dziecka. Zbyt duże stresy, które doświadczane są przez kobietę ciężarną, powodują, że jej organizm, jej kora naddęczy wydziela hormon stresu, czyli kortyzol. Oczywiście organizm dziecka w tym momencie też wydziela ten sam hormon stresu. Często ten stres matce jakby mija, bo trudności, których ona może doświadczać, w jakiś tam sposób się kończą, zostają rozwiązane. Natomiast dziecko predysponowane czy też doświadczające takiego wydzielania hormonalnego może w przyszłości właśnie zaprogramować jakby swój organizm do takiej reakcji jak w stresie. A kortyzol jest na tyle tutaj niedobrym hormonem, bo kosi neurony, on niszczy zakończenia nerwowe, czyli wpływa niekorzystnie na układ nerwowy. Oczywiście mówię tutaj o takim stresie, który trwa przez dłuższy czas, a nie o stresie, który jest incydentalny. No i też taki czynnik ważny dla prawidłowego rozwoju to właściwe dotlenienie dziecka w łonie matki. To właściwe dotlenienie zależy tak naprawdę od trzech układów krążenia, to znaczy od krążenia łożyskowego, matczynego i płodowego, czyli te trzy krążenia muszą ze sobą współdziałać, współgrać, żeby organizm dziecka był we właściwy sposób dotleniony i żeby prawidłowo się rozwijał. Ja tutaj może pominę, ale też okres okołoporodowy jest bardzo ważnym okresem, bo jeżeli nawet założymy, że ta biologia jest w 100% idealna, że ta kobieta ciężarna spełniła wszystkie warunki, jakie powinna spełnić na piątkę, to sama akcja porodowa może spowodować pewne zaburzenia. Tutaj chciałbym tylko wspomnieć o przedłużającym się porodzie. Zbyt długi poród może powodować niedotlenienie i uszkodzenie układu nerwowego. Może być też i tak, że lekarz, pomimo tego, że ponoć nie stosuje się kleszczy, ale użyje kleszcze w niewłaściwy sposób, powodując uszkodzenie dziecka. Jeżeli nawet dziecko urodzi się prawidłowo i zdrowo, to po jakimś czasie może dojść do organicznego uszkodzenia mózgu wskutek różnego rodzaju wypadków albo też z powodu zapalenia opon mózgowych, co też może dać konsekwencje, jeżeli chodzi o późniejsze funkcjonowanie. Czyli to byłyby takie przykłady, może nie są one specjalnie budujące, ale przykłady pokazujące wzajemną współpracę, właściwe wzajemne współdziałanie ze sobą biologii i środowiska. To pokazuje rzeczywiście, jak te dwa czynniki muszą ze sobą współpracować, żeby dziecko prawidłowo dojrzewało i dalej się rozwijało. Kolejny
Przykład, ciągle przykład na rolę biologii i środowiska w rozwoju to ciekawe doświadczenia Konrada Lorenza, czyli no, etologa, badacza, który zajmował się zachowaniem zwierząt tak naprawdę, ale to nie był jakiś no, fantasta, bo pan profesor Konrad Lorenz razem ze swoim współpracownikiem został laureatem Nagrody Nobla z medycyny właśnie za to, że odkrył pewne prawidłowości dotyczące etologii społeczeństw zwierzęcych, czyli rzeczywiście jest to badacz no, z najwyższej półki. I profesor Konrad Lorenz zajął się takim zjawiskiem, które nazywa się imprintingiem, które to zjawisko możemy tłumaczyć w różny sposób, jako drukowanie, tłoczenie, podążanie za, wytwarzanie pierwowzoru albo właśnie jeszcze gorzej trwałe piętno cechy instynktownej. Ale jest to zjawisko, które wszyscy Państwo znacie. Jest to zjawisko, w którym matka gęś podąża do przodu, a za nią jego wszystkie dzieci. To jest właśnie zjawisko imprintingu albo zjawisko właśnie podążania za. Na czym polega to zjawisko? Na czym to zachowanie polega? Polega ono na uczeniu się poprzez naśladownictwo. Poprzez naśladownictwo, które pojawia się bardzo wcześnie, trwa bardzo krótko i trudno uwierzyć, że konsekwencje tej wczesnej i bardzo krótkiej nauki są trwałe. To znaczy konsekwencje tej wczesnej nauki no, są skutkują na całe życie. To znaczy konsekwencje tego uczenia się determinują dalsze społeczne funkcjonowanie. Tutaj no, w tym przypadku danego zwierzęcia. Jakie warunki musi spełnić pisklem? Na razie mówię o zwierzątkach, żeby ten problem bardziej może zobrazować, nakreślić. A więc piskle danego zachowania, czyli tego podążania za własną matką, uczy się wcześnie, bo od 12 do 24 godziny po wykluciu z jaja. A najlepiej uczy się między 13 a 16 godziną. Krótki przedział czasu. I ten okres nazywamy okresem krytycznym, czyli to jest okres, w którym to piskle musi czegoś doświadczyć, żeby się tego nauczyć, żeby to zachowanie się utrwaliło. Jak powiedziałem właśnie, ten imprinting pojawia się wcześnie, czyli 13-16 godzina. Trwa bardzo krótko, bo wystarczy 10 minut nauki, żeby to zachowanie utrwaliło się na całe życie. Natomiast Lorenz wykazał, że po 48 godzinie to piskle nie jest w stanie niczego się nauczyć, bo po tak długim czasie, po przyjściu na świat, u tego pisklęcia pojawiają się pierwsze lęki społeczne, czyli lęki przed tym, co nowe, co nieznane, a wszystko jest wiadomo nowe i wszystko jest nieznane. Co w tej reakcji podążania za własną matką jest wrodzone, a co jest wyuczone, czyli co daje natura, czyli z czym się dane piskle rodzi, a co funduje środowisko, co jakby podsuwa środowisko. A więc wrodzona jest czynność podążania, to znaczy piskle przychodząc na świat będzie podążało. Czyli to jest wrodzone. Natomiast co jest wyuczone, co daje środowisko?
Środowisko daje model, czyli daje tego kogoś, czy też to coś, za kim to pisklę będzie podążało. Oczywiście w normalnych warunkach tym modelem jest matka, własna matka, naturalna matka, ale okazuje się, że tym modelem wcale nie musi być matka, tym modelem może być człowiek. I to udało się Lorencowi właśnie dokonać. Lorenz podążał przez 10 minut w tym przedziale czasu, a własna matka tych pisklot siedziała z boku i przyglądała się temu podążaniu. I okazało się, że one nauczyły się podążać właśnie za nim, za człowiekiem, a nie za własnym gatunkiem. Bardzo ciekawe zjawisko, zresztą, które wykorzystane było w takim filmie, który ileś lat temu, dawno temu puszczano w kinie, Mikrokosmos bodajże, gdzie reżyser rzeczywiście spowodował, że ptaki wdrukowały sobie jego jako matkę, jako ten model, czyli jako najważniejszą osobę, za którą oczywiście się, za którą podążały. Oczywiście tutaj, żeby dany ktoś albo coś stał się modelem, muszą być spełnione pewne warunki, to znaczy ten model musi być większy od pisklęcia, musi się poruszać i musi być słyszany, musi wydawać dźwięki. No, człowiek wydaje dźwięki, jest większy od pisklęcia i się porusza, ale przedmiot martwy, jak na przykład jakaś flaga, no, też może stać się tym modelem, za którym dane zwierzę będzie podążało. I teraz może przejdźmy już na nas, na człowieka, to znaczy to zjawisko, które opisał Lorenz, no, potwierdza pogląd uznawany przez wiele szkół psychologicznych, a tutaj przede wszystkim przez psychoanalizę, według których wczesne doświadczenia mają ogromny wpływ na dalsze życie. Wczesne doświadczenia mają ogromny wpływ na późniejsze funkcjonowanie człowieka. Pani profesor Maria Przytacznikowa, nieżyjąca już psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, interpretując wyniki badań właśnie nad tym zjawiskiem podążania, stwierdziła, że jest to przykład tego, jak w krótkim czasie powstaje przywiązanie społeczne, jak w bardzo krótkim czasie jest w stanie powstać więź społeczna. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawe zjawisko. Badacz kanadyjski Donald Hebb podaje przykłady trwałego przywiązania zwierząt do człowieka. Na przykład zaobserwował, że szare gęsi, które przychodzą na świat w inkubatorze, które są karmione przez człowieka, którymi człowiek się opiekuje, w przyszłości wolą towarzystwo człowieka, ignorują przedstawicieli własnego gatunku. Na przykład barany, owce, które są wychowywane przez człowieka, nie chcą przyłączać się do stada, wolą towarzystwo człowieka. A szympansice, szczególnie w okresie dojrzewania, są bardziej reaktywne seksualnie na człowieka niż na własny gatunek. To rzeczywiście pokazuje, jak ważne są te wczesne relacje i jak one determinują późniejsze funkcjonowanie społeczne. Ciekawe badania dotyczące właśnie tych wczesnych doświadczeń przeprowadził Harry Harlow, który zajął się rozwojem uczuciowym małp. I on w swoich badaniach chciał sprawdzić taką hipotezę, to znaczy chciał udowodnić, że istotną rolę w kształtowaniu
więzi emocjonalnej pomiędzy matką a dzieckiem odgrywa dotyk. Żeby udowodnić, że tak jest, odizolował młode małpki od matek, umieścił je w klatkach, w których dał im do dyspozycji matki sztuczne, matki druciane. Jedna grupa małpek miała matkę drucianą, taką normalną drucianą, natomiast druga miała taką samą drucianą matkę, ale ten walec druciany owinięty był miłym dotyku, miękkim, ciepłym materiałem. Oczywiście miały one głowy przypominające głowę naturalnej matki. Obserwowano reakcję tych małpek na te sztuczne matki i okazało się, że te, które przybywały z matką drucianą, w ogóle nie chciały przy niej siedzieć, przebywać, dotykać. Nawet gdy na czas karmienia przywiązywano do tych drucianych matek butelki z pokarmem, to one zjadały co chciały i po tym posiłku wracały gdzieś tam na swoje miejsce, do swojego kąta. Natomiast te, które przebywały z matką szmacianą, w ogóle nie odstępowały na krok. Cały czas ją dotykały, przytulały, obejmowały. I Halo z tych zachowań tych małych małpek wyciągnął taki wniosek, że właśnie ten bezpośredni kontakt dotykowy daje tym zwierzątkom więź emocjonalną, która to więź emocjonalna sprawia, że one czują się bezpiecznie. A dlaczego tak sądził? Dlatego, że później zaczął modyfikować swój eksperyment i zaczął do tych klatek wprowadzać ruchome zabawki. Oczywiście obserwował reakcję na te nowości, bo te ruchome zabawki to były przedmioty, których te małpki nie znały i nie widziały wcześniej. Więc te, które przebywały z matką drucianą, w ogóle nie chciały oglądać tych zabawek, nie chciały na nie patrzeć, nie chciały ich poznawać. Reagowały tak jak małe dziecko, które gdy czegoś się boi, zasłania oczy, a gdy zasłania oczy i nie widzi niczego, to ma poczucie, że nie jest widziane, bo właśnie egocentryzm dziecka polega na tym, że dziecko, jeżeli niczego nie widzi, to sądzi, że nikt go nie widzi, wnioskuje właśnie w sposób taki egocentryczny. Natomiast te, które przebywały z matką szmacianą, początkowo też się bały tych ruchomych nowości, ale później, gdy już się oswajały, gdy ta matka dająca poczucie bezpieczeństwa ciągle była, jedną ręką trzymały się tej matki szmacianej, a drugą ręką poznawały ten nowy przedmiot. I właśnie z tych obserwacji Harlow wyciągnął taki wniosek, że kontakt dotykowy dający więź emocjonalną i poczucie bezpieczeństwa wpływa korzystnie na aktywność poznawczą, na aktywność intelektualną. Czyli w przypadku tych małpek, te, które miały ten kontakt dotykowy, one były bardziej odważne w poznawaniu, eksplorowaniu nowości. Nie traktowały tych nowych przedmiotów jako zagrażających, dlatego że czuły się bezpiecznie dzięki właśnie temu przyjemnemu kontaktowi dotykowemu z własną matką. Zresztą te eksperymenty później były w taki niehumanitarny sposób też prowadzone, kontynuowane. Na przykład izolowano te małpki od kogokolwiek na okres roku i potem wpuszczano do stada. Okazywało się, że one były tak agresywne w stosunku do własnego gatunku, że trzeba było te eksperymenty po prostu przerwać. Te eksperymenty, o których mówię, wykazały, że wystąpienie pewnych doświadczeń społecznych już właśnie na wczesnych etapach życia jest konieczne, żeby ukształtowały się pewne emocje. Do tej pory uważano, że te emocje są wrodzone, że człowiek rodzi się jakby z tą więzią emocjonalną. Wcale tak nie jest. Te wczesne doświadczenia pokazują, że od urodzenia dziecko wymaga bodźcowania, wymaga stymulacji sensorycznej. Ta stymulacja jest niezbędna do tego, żeby
ukształtowały się określone struktury nerwowe. Jeżeli dziecko nie będzie stymulowane, nie będzie bodźcowane, nie będzie dotykane, całowane, kołyszane, pieszczone, jeżeli nie będzie się do niego mówiło, to te struktury, które odpowiedzialne są za te wszystkie funkcje, po prostu zaginą. Ta stymulacja jest również niezbędna do tego, żeby nastąpiło uczenie się. To uczenie, które jest tak naprawdę niezbędne dla funkcjonowania już człowieka w okresie dorosłości. Jeżeli rzeczywiście ktoś wzrasta, żyje w środowisku ubogim, bodźce sensoryczne, w środowisku, w którym no, nie jest stymulowany, w którym nie doświadcza więzi uczuciowej, to to środowisko hamuje rozwój takiego dziecka i bardzo często powoduje nieodwracalne szkody. I pozwolą Państwo jeszcze, że na zakończenie powiem o takim przypadku właśnie Ginny, bo tak nazwano ten przypadek. To jest przypadek dziecka, tak zwanego dzikiego dziecka. Dziecka, które w Stanach Zjednoczonych spędziła 10 lat zamknięta w małym pokoju. Ten pseudonim Ginny nadali jej naukowcy, dlatego że ona nie miała imienia. Urodziła się w 1957 roku, natomiast odnaleziona została w 70 roku, gdy miała już 13 lat. Gdy ją odnaleziono, nie potrafiła przełykać pokarmów stałych, dlatego że karmiona była przez ojca, tylko ojciec ją wychowywał, oczywiście w cudzysłowie wychowywał, raz dziennie i to karmiona była płynnym pokarmem. Miała ogromną niedowagę, bo w wieku 13 lat wyglądała na dziecko 6 czy też 7-letnie, ważyła 26 kg, nie potrafiła mówić, ojciec ją bił, ojciec z nią nigdy nie rozmawiał, jedynie wydawał takie dźwięki no, przypominające warczenie psa. W tym domu, w którym ta dziewczynka wzrastała, musiało być cicho, dlatego że jej ojciec był nadwrażliwy, jeżeli chodzi o dźwięki, był wyczulony na dźwięki. Gdy wchodził do niej do pokoju, to czasami odsłaniał okno, ale najczęściej to okno było zasłonięte. Okno znajdowało się gdzieś tak w odległości 3 metrów od tej dziewczynki, ale najczęściej, gdy ona przebywała sama w pokoju, była związywana sznurkami, a na noc jej łóżko było przykrywane taką metalową siatką, żeby z niego nie wychodziła. W każdym razie ta dziewczynka, gdy już została odnaleziona, no, została przebadana przez całą armię wręcz naukowców, lekarzy, wręcz wyrywano sobie przypadek tej dziewczynki, bo każdy chciał ten przypadek badać, analizować. Naukowcy wręcz właśnie kłócili się o to, kto ma się zająć tym przypadkiem, ale w sumie ona przechodziła przez kolejne rodziny zastępcze i ostatecznie znalazła się w szpitalu psychiatrycznym dla umysłowo chorych w południowej Karolinie. Okazało się oczywiście, że potrafiła, nauczyła się posługiwać tylko kilkoma słowami, a głównie posługiwała się językiem migowym. Jest to rzeczywiście drastyczny przykład, ale pokazujący, że istnieją w naszym rozwoju, w przebiegu naszego rozwoju właśnie tak zwane okresy krytyczne, czy też okresy sensytywne, czyli są to okresy, w których musi dziecko czegoś doświadczyć, żeby tego czegoś się nauczyć, żeby jakąś czynność opanować. Jeżeli chodzi o język, to ten okres krytyczny, jeżeli chodzi o naukę języka, trwa do 12 roku życia. Jeżeli ta szansa
do tego, żeby nauczyć się mówić, nie zostanie wykorzystana, to nigdy to dziecko nie nauczy się mówić. Jest to smutny przykład, smutny przypadek, ale pamiętajmy o tym, że większość dzieci rozwija się prawidłowo. Miejmy jedynie świadomość tych uwarunkowań. Pamiętajmy, że o tym, w jakim kierunku przebiega rozwój, decydują i nasze geny, nasze wyposażenie genetyczne, ale też i środowisko, które no, najlepiej, gdy jest środowiskiem takim bogato stymulującym i no, aktywizującym wszechstronny rozwój. No, taki właśnie przyszłościowy rozwój danego dziecka, czy też konsekwencji człowieka dorosłego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia. Daj Boże na kolejnym spotkaniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poprowadzenie dzisiejszego wykładu dla Uniwersytetu tego wieku Ateneum Szkoły Wyższej. Ja tylko już na sam koniec od siebie dodam, że wszystkie wykłady, które będą pojawiać się również w kolejne czwartki, będziecie mogli Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej www.ateneum.edu.pl, na naszym kanale na YouTubie, również po wpisaniu wyszukiwarkę Ateneum Szkoła Wyższa pojawią się te wykłady oraz na naszym profilu facebookowym o takiej samej nazwie, czyli Ateneum Szkoła Wyższa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam te wszystkie nagrania będą dostępne, a do kolejnego wysłuchania wykładu zapraszam w następny czwartek o godzinie 15. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.